Policja w Pszczynie poszukuje dwóch nastolatków, Oskara i Kevina Jareckich, którzy zaginęli w piątkowy wieczór. Chłopcy oddalili się samowolnie z ośrodka wychowawczego i do tej pory nie wrócili. Karolina Komada. To z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Wiśniowej dwóch nastolatków oddaliło się w piątek 26 lipca. Policjanci zostali powiadomieni po godzinie 21. Policjanci z Pszczyny prowadzą poszukiwania opiekuńcze za dwoma nastolatkami. 13-letnim Oskarem Jareckim i jego starszym bratem, 14-letnim Kevinem Jareckim. 13-letni Oskar Jarecki to chłopiec o wzroście około 150 cm wzrostu. Krótkie włosy go charakteryzują, włosy blond, zielone oczy. Chłopiec jest szczupłej budowy ciała, natomiast jego starszy brat to chłopiec o wzroście 160 cm wzrostu, krępej budowy ciała. Chłopcy byli ubrani w jasne koszulki z krótkimi rękawami, czarne krótkie spodenki i buty sportowe. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do znalezienia tych chłopców, proszone są o kontakt z policjantami, nie tylko na terenie powiatu pszczyńskiego.